Witam serdecznie, Filip Zikowski z Niebo bez granic. Znajdujemy się w najsłynniejszej polskiej nekropolii, w warszawskim cmentarzu powązkowskim. Miejscu, które codziennie odwiedzają teraz w te piękne jesienne dni setki turystów, Polaków. Za mną katakumby Alei Zasłużonych. Tutaj leży Niemen, Kiepura, Kieślowski dalej. Tutaj szpaler pięknych, modernistycznych grobów, perełek architektury sakralnej. Chociażby za mną grób Władysława Reymonta. I to, co tak naprawdę nas jako miłośników lotnictwa interesuje, martwi najbardziej, to grób największych polskich lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Jesteśmy tutaj po to, aby rozpocząć proces społecznej ochrony nad tym grobem i aby w przeciągu miesiąca zebrać pieniążki i zainstalować tymczasowo na grobie skradzione, zrabowane przez złodziei cmentarnych litery. Od 2 lat przynosi nam to bardzo dużo wstydu, więc w przeciągu miesiąca społecznie, wspólnie z organizacjami społecznymi, lotniczymi, żołnierzami i zwykłymi obywatelami naprawimy tą wielką dla nas stratę, aby tysiące turystów, młodzieży w piękne dla nas i ważne święto Wszystkich Świętych ten grób był już taki, jak być powinien. Potem litery zostaną przekazane konserwatorowi i opiekunom cmentarza, ale już w tym momencie ruszył na portalu Zrzutka system składek społecznych. Zachęcam serdecznie do wsparcia. Do 1 listopada sprawimy, że ten grób będzie wyglądał tak, jak na to nasi najwięksi piloci zasłużyli. Jeszcze raz pozdrawiam. Wspierajcie to. Filip Dzikowski, Niebo bez granic.